Siema. Siema. Witamy Was na kanale Kuchniki Media. I co, dzisiaj pytanie mamy do Was pytanie, dokładnie. Zasadnicze pytanie. Trudne pytanie. Trudne sprawy. Ale teraz będzie ta plansza. Więc chcą zadać pytanie. O, taką planszę sobie zrobimy. Tak. Dokładnie, tak. Zasadnicze pytanie. W zeszłym roku mieliśmy Q&A i mieliśmy podsumowanie naszego roku. I pytanie jest takie, czy chcielibyście któryś z takich filmów zobaczyć na naszym kanale w tym roku? Dokładnie. Czy chcecie taki Q&A? Jeżeli chcecie, to zadawajcie nam pytania w komentarzach na dole, piszcie do nas na Instagramie, piszcie do nas na Facebooku. Jesteśmy ogólnie łatwi do znalezienia i łatwo dostępni przez te różne źródła. Tak. Zawsze staramy się odpisać, jeżeli nie jest to natychmiast, to znaczy, że pewnie leżymy z głową pod jakimś autem. Do kilku dni odpisujemy. Tak, tempo jest odpowiednie, tak. Musi nabrać mocy urzędowej czasami. Ale co, no jest taki plan, więc jeżeli chcecie, to dawajcie te pytania na dole, na pewno na wszystkie postaramy się odpowiedzieć. Znaczy to zobaczymy, no możecie dać znać, czy chcecie w ogóle taką formę po prostu filmu. Dokładnie. A dzisiaj co, bierzemy się z powrotem za Nissana, mamy do złożenia dolot, który spalaliśmy na ostatnim filmie. Tak, to jest moja rurka, widać po tych chujowych spawach. Ale tutaj miejscami jest ładniej, więc no myślę, że będzie dobrze. Ważne, że jest szczelnie. Więc składamy dolot. I mamy jeszcze jeden temat do Was. Bo zapomniałeś. Bo jak zwykle zapomniałem. Czekaj, Lady. Tak. Jak chcecie, to po pierwsze możecie pisać na Instagramie w sprawie Q&A, które może będzie albo i nie, albo w sprawie takich nalepek, które mamy. Tak, zrobiliśmy wlepki i będą wlepki, na pewno będziemy je Wam w jakiś sposób rozdawać, czy to na eventach, czy to jak do nas ktoś wpadnie, bo czemu ale nie. Mamy wersję mało. Mamy też wersję dużą i takie też będą do wyhaczenia, mam nadzieję. Takie, czy też z napisem media, zależy to od tego, jakie będziecie woleli, także i też może się dać znać. Kolor może i być inny. Kolor może być różny, tak, dowolny wręcz, więc możemy sobie coś takiego przygotować. Bardziej media będzie niż Driftim. Takie też będą, czemu nie? Zobaczymy. Bo Driftim jest tylko dla nas. Chuja. Zobaczymy. Więc co? My się bierzemy za robotę, składamy Nissana, żeby zrobić nim... Pewnie wybuchnie. A to odpalić dzisiaj? Tak, czemu ma nie odpalić? Ja nie wiem, pytam. Poskładamy przy... Znalazłeś zabezpieczenie tej gruszki do turbo? Nie. A ja znalazłem oryginalnego blow-offa. Jakiego oryginalnego blow-offa? HKS-a, tego, którego przejechałem. A, bo jeżeli nie znacie historii, Alan miał podróbkę HKS-a, wymienił ją na oryginał. Nie. No, znaczy miałem podróbkę, ale wymieniłem na oryginał. Tak, po czym przejechał oryginał samochodem, bo wypadł w trakcie jazdy. Bo się okazało, że było takie doładowanie, że zsuwało silikon. Tak. I wypadł, przejechałem, bo nie wiem, później z 500 metrów biegłem. Ale no nie, zmieniłem na Chińczyka. Z powrotem wrócił Chińczyk, dokładnie tak. Także to jest to. Bardzo dobrze. Przejechać po oryginalnym HKS-ie. Wiesz, co się z nim stało? Co? Tu się zmienił, ten kruciec. I cała ta obudowa tu. Jest. Przełóż z podjebki. Myślałem o tym, ale teraz kupię sobie nowy, oryginalny. Dobra, to co, bierzemy się za robotę. Tak jest. I działajmy z tym. Może... Co robimy dzisiaj? Nissana, dolot, mówiłem. Pobudka. Dobra. Dobra. Postaraj się nie poparzyć o piecyk. Dobra. Tak, mamy tam małe własne ognisko. Można na tym robić grzanki. A co ja ci pomogę, jak ja mam taki mały piec? Boże. O Boże, nie. Ja już stąd wychodzę. Dobra, świecę tam światło i cię. Tragedia. Tragedia. Lecimy, może coś z tego wyjdzie. Dobra. Bo od której strony się bierzemy? No od tej, która jest zdjęta. Ja już zdejmę tą. A tego podciśnienia trzeba będzie je zatkać. No puść. Ty masz tu jeszcze klipsa na tej wtyczce. Tak, to jest dobra wtyczka. Dobra, wiesz co, zrób to ty, bo jak połamę, to będzie na mnie, a połamiesz to sam. Śmieć. Tak.
To co, bierzemy się za składanie. Można przy okazji tak, tego przewoda z powrotem przełożyć tam, gdzie był. Bo ogólnie fajny patent jest, że w SR-ze bez turbo przepływka jest dalej z tej samej strony, co w SR-ze z turbo. I kabel jest na tyle długi, że przełożenie jej wymaga tylko przeciągnięcia kabla inną drogą i pasuje. Taki wow. Dziwny patent, ale fajny, podoba to mi się. To pewnie wioski są takie same. Nie no, bo osprzęt jest całkiem inny. Jak to? No bo mamy, tutaj mamy kopułkę, taką dziwną pseudokopułkę. No ale pewnie przewody są te same, tylko wtyczka jest inna. Nie, bo tam mamy jedną wtyczkę do kasa, tu mamy dwie wtyczki do tej. Więc musi być inna wiązka w jakimś stopniu. Ale... Głupoty. Ale fabrycznie jest tam zamontowana ta przepływka, to... To nie jest tak, że ona jest tu. Gdzie ona się tu zaczynała? Czy ja ją tutaj miałem? Jak ja ją tu przyciągnąłem? No. Szybko. Właśnie wiem, że robiłem to dość szybko, więc... Dlatego już nie pamiętam. Ale... Proszę. No to przepływkę można podpiąć gdzie bądź w tym momencie. Gdzie ty idziesz, kablu? Proszę, mamy po dobrej stronie. Wow! I możemy składać. Możesz założyć tego krótce na burbo i przykręcić go. No, wiem. Ale pasowałoby zabezpieczenie. No nie, no to zabezpieczenie sobie zorganizujemy. Ja mogę mieć na starym turbo. A widzisz? Króciec. Gdzie one wylądowały? O Boże. Co? Tylko wąż spadł. To nie jest wąż, to jest przewód. To jest przewód? A no to przewód. Gdzie myśmy odłożyli? A tu przecież odkładaliśmy wszystko. Proszę, znalazłem. Czekaj chwilę, bo poprawiam przewodę. Nie wiem, co się nagrywało, bo nie patrzyłem. Też nie wiem, co nagrywałeś, bo nie patrzyłeś. Co my tu mamy? Tu mamy jeden kruciec. I tu trzeba odmew piąć. Trzeba będzie przeorganizować odmy. No. To możemy spróbować dzisiaj. Cokolwiek. Zamienić węża miejscami. W sumie można tak spróbować by było. Tego zamienić tam, tamtego tu. Zobaczyć, gdzie wynikną. I ewentualnie dołożyć to. To musi wystarczyć, nie mam więcej. Dobra. Dobra, trzeba... To mamy. A gdzie jest druga flansza? Też tu gdzieś powinna być. Dobrze powiedziane, gdzieś. Chyba nie w tę stronę to szło. Raczej nie. No tak. Bo tak. Chyba tak. Do góry musiało iść. Też mi się tak wydaje. Ale... Dobra, sieci. Jest. Dobra, mamy. Jedno. Co dalej? Trzeba drugie. Tam szły takie nakrętki, z tego co pamiętam. Takie? Nie, to jest za duże. Mam sobie chyba ustępki śruby po prostu. Tak, to znaczy tam są szpilki. No, ale ósemki. Tak, jedna. A nie będzie? Będzie. Dobra. Już kręćmy to. To chyba tak szło. Tak, na pewno tak szło, bo ten przewód mi tu przeszkadza. Tam też trzeba będzie uszczelkę kupić. Co nie? No pasowałoby. No bo mi się nie zdarza, że w ogóle ta flansza cała tam dołem nawet nie zasłania całego otworu tam. No. A dobrą tam flanszę masz? Przecież ona tu była.
No ale to jak chcesz odwrócić ją, żeby w blok wchodziło? Tylko chcę zdjąć to. Nie, ja tu kupowałem taką przejściówkę. Na nie prosto i jelo. Nie, ale są takie przejściówki. Kurwa, to mi się tutaj... Ona jest... Może ona jest ubita? Co? No ta flansza. Czy ta przejściówka. Nie. Ubita nie jest, tylko to ci chodzi. Czy to mi przeszkadza? Okej. Patrz, no to nie zmienia faktu, że ona nie zasłania całego otworu. No właśnie. No kurwa, to tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Tej fanu się na tym założy. To musi iść do góry. No musi. Chyba nie chcę. Może ty po prostu nie trafiłeś na dolną śrubę. Myślisz? No. O, panie, teraz trochę lepiej. No teraz trochę siedzi. Weźmy na chwilę. No teraz to tak. Teraz to pasuje, co? Później jest gdzieś ty się tego nauczył. Dobra, weszło. O nie. Więcej. Stwierdził, że on zrobi to lepiej. Nie, po prostu widziałem, się denerwujesz. No to jest irytujące. Śruba w takim miejscu. Bo sobie wymyśliłeś fabryczną tą planszę do przodu. Byś założył aftermarketową, to by nie było problemów. Mówisz, że nie chciałem tym razem poprawiać fabryki, żeby nie było gorzej. To teraz się męczymy. A ja. Cudownie. Żyć, nie umierać. Dobrze, że nie ma tego za wiele. Ale silnik jest zimny. To też jest plus. Nie, bo ręka przymarza. Teraz te super ekstra wyspawane rurki. Jo. Trzymam. Pytanie, czy najpierw w dół, czy najpierw w górę? Najpierw w dół, a potem w górę. Nie ma to chyba żadnego znaczenia, ale możemy zrobić najpierw w dół. Dobra. Teraz, która była gdzie? Ta była tu. Która była gdzie? Ta była tu. Czy tu? Ej, one były aż tak symetryczne? Tak. Identyczne są. Nie są. Ta jest nieco dłuższa. Tak, bo to robiliśmy po pół centa dłuższą. Ucząc się na własnych błędach. Tylko te chyba były dłuższe. No. Ale to nie ma znaczenia. Okej, okay. Lecimy z koksem. Ułożymy tam z tej strony. Weź sobie. Zabij się. Nie, nie da się jej z tej strony dać. Są lustrzanymi odbiciami przecież. Dobrze mi poszło. Jak marzenie. Jeszcze by to skręcić, tę dziesiątkę szybką. Miałeś tam? Nie. Czy tam jest na pewno ze trzy. W tej skrzynce. W tej? No, będę szukać przez pół godziny. O, proszę. Miałeś, używałeś. Bo się chwaliłeś, że ta stacja jest taka cichutka. Tak? No. Czekaj. No, te. A gówno, bo ty chciałeś mieć na górze. Co? Opaski. Nie, czemu? Masz jedną na górze, drugą na dole teraz. A czy to coś zmienia? No chciałeś mieć inaczej. Nie. Ale lepiej, wygodniej. Okej. Okay. Jest, będzie. Dawaj mi następny przełączek. I gdzie te? To była ta dłuższa. Wiesz, masz na razie to. No. I to jest ta mniejsza redukcja, ta. Tak? Czekaj, bo to idzie tu. No, to jest to. A, dobra, masz rację. To jest ta redukcja,
Tam jest chyba mniejsza średnica. Tak, bo ta duża to jest już na przepustnicę. Tak, zgadza się. Poczekaj, najpierw założymy sobie redukcję. To jest pytanie, jak to pasuje po pospawaniu. Jak? Może za wysoko tamtą rurę dałeś? Tak, ją chyba wciskaliśmy z niej, ale trzeba trafić i tu, i tam. Nie, jej nie wciskaliśmy głębiej. Chociaż nie pamiętam już. Założyłeś sobie w ogóle opaski? Jedną. Trum. Dobra, pierwsza strona złożona. Możesz założyć tą rurkę do dolotu od razu. A, tą. Z tej strony. Z tej strony. Mogę. No. Tak naprawdę ten wężyk od aktuatora, od turbo, teraz idzie do, powinien iść do zaworu MAC. Tak? No tak. A zawór powinien wchodzić w to później. Zawór można też będzie przymierzyć. A właśnie. Proszę, mamy Marka naszego. I do niego jest tulejka! Nie. To jest filtr. To jest filtr. A jest, czekaj. Nie, nie dali. Chociaż? Nie. Tu wchodzi jeden, tu wchodzi drugi. Czemu dali? A i filterek, tak. Nie dali. Krótce, ale trzeba będzie dorwać krótce w takim razie. Którego krótce? No tego, żeby zrobić w dolec. A. Także nie jest źle. Jeszcze w chuj roboty przed nami, żeby to jeździło, ale jesteśmy dobrej myśli. Składamy drugą stronę teraz. Tadam. Musisz przejść. To o, jest. Dobra. Tak, co trzeba to zabrać. Nie będzie, że mam wyćwiczoną rękę, tak? Zakładamy nasz kawałek. Wyszedł chyba tak. Tak? Czy tak? Chyba tak. Wydaje mi się, że nie chuja, ale zaraz zobaczymy. No, mogło tak być. Nie założyłem oczywiście opaski. Bo po co? No to jeszcze raz. No. Ja najpierw ją przygotuję. Nie ma dramatu. Chodź tu, idź mi stąd. Zaraz zobaczymy, czy zderzak pasuje. To jest dobre pytanie. Jesteśmy genialni. O co się zaprze w zderzaku? Ja myślę, że o kład. Nie wiem. Myślę, że o kład. Ja myślę, że będzie dobrze. No dobra, zaraz zobaczymy. Weź lampkę. Chwyć, ja wezmę zderzak. Idę z nim tam. Jakoś się z nim tam zmieścimy. Albo i nie. No, skręcaj, skręcaj. Tak, bo to się o wiele mniej miejsca robi. No zderzak zajmuje całe miejsce. Ale... jest dobrze. Czekaj. Nie zatnie się. Mieścimy się z luzem. Żeby włożyć. Czekaj, bo on coś nie siadł w ogóle. Czekaj. Muszę dać. O, fajnie. Jakby
I on idzie tu i tu są te podkładki, trzeba tylko założyć, których teraz nie mam ze sobą, ale zasadniczo zderzak pasuje, więc jest dobrze. Niech tu na razie zostanie. Ej, bo na mojej nodze leży. Puść go. Spadł. No. To co? Próbujemy go odpalić? Podokręcałeś wszystko? Tak. To załóż jeszcze przepływkę. I tak nie zapali. Czy no nie musisz? Chcesz to pal. Co mówisz, że będzie potrzebna? Znaczy, żeby działało sensownie, to tak. W sensie, żeby odpalił. I tak nie odpalił. No tak sobie rozjebać kciuk. A tą paskę to można by wziąć sobie. To się przydała w sumie. Pytanie, czy jest ta sama średnica? Co tu? Zaraz się okaże. Wygląda podobnie. Tak, też jestem dobrej nadziei. Chuja! To nie to. Jest mniejsza. Jest mniejsza średnica. Izolacją. Nie da się. No, bez tego. Bez przepływki? Nie zapali, tylko za kaszle najwyżej. Ale z dolotem już. To jest z tyłu spadło. Przepływki nie zrobimy. Bo dodanie gazu powoduje. Ale chodzi. Ale chodzi. Nadal chodzi. Nadal chodzi, właśnie. Nadal chodzi, nic się nie zmieniło. I to nieśmiertelne mini aku, które odpala za każdym razem, kurwa. Nic. Nul. Nie trzeba go ładować. Ale przelewa go. No cóż, dzisiaj trochę krótki odcinek, bo nie mamy za bardzo dzisiaj niestety czasu i siły. Po prostu robimy dużo innych rzeczy, których teraz nie możemy pokazać. Dokładnie tak, jest dużo, dużo innych rzeczy, które trwają i się dzieją. I trwają pewne jeszcze ustalenia, podpisy i w ogóle. Mniejsza z tym. Więc co, łapki w górę, subskrybujcie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak to faktycznie robił. To wtedy dajcie na pewno subika, bo inaczej możecie to przegapić. No właśnie, tak? Subik się przydaje. Wiem, że nie subujecie, także subik się przydaje. No i co, widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku. Cześć! Odpalił. Tak, to ładnie z Pawłem tu wyszedł. Tutti. Odpalił, żyje. Tak. Wy się na kurwie. No, dobra, idziemy.